wczoraj od samego rana byliśmy niezwykle podjarani, bo mogliśmy się spotkać z idolem naszego dzieciństwa, dlatego ja czułem rowienie w różnych częściach ciała, no bo nie co dzień spotykasz jednak takiego piłkarza jak Ronaldo, Luis Nazario de Lima. No właśnie, piłkarz, dzięki któremu nasze pokolenie nauczyło się tego, że wszyscy brazylijscy piłkarze mają bardzo długie nazwiska i my się właśnie ich uczyliśmy. Marcos Evangelista de Moraes. Cafu. Cafu, tak jest. Ronaldo Assis Moreira, Ronaldinho i Luis Nazario de Lima. Wielka przyjemność. Chcieliśmy też rozruszać trochę to spotkanie z Ronaldo, a więc zadaliśmy mu takie typowo futrakowe pytanie. You have played with many great players in the national team, in the European clubs. Could you pick, for example, three of them which made on you the biggest impression? The most and the biggest one for me, I played together, is Zinedine Zidane. We share a lot of information between us, and even if he don't look at me, he see me in many times. So, and of course, his quality, everybody knows, everybody saw. And in the national team, for example? Well, so many. Well, for Roberto Carlos, who is the guy I most sleep with. Because, you know, when you are in training camp, you share the room. So I was like 15 years share the room with Roberto Carlos. And, but it was good time. Yeah. I tell that I sleep more with Roberto Carlos than my wife. Rivaldo, Romario, Cafu, Ronaldinho. So many players. I spend time with that. It's unfair, but just tell some of them. W związku ze spotkaniem z Ronaldo mieliśmy jedno małe marzenie, ażeby nam się podpisał na plakacie, który będzie naszą relikwią i zawiśnie we wnętrzu futraka. Chcieliśmy sobie też trzasnąć foto, to się udało i ja chciałem skleić pionę też. Excellent, and one photo? Yes. Hop. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you. No a to się akurat nie udało. Wow, czuję się jak moje dziecko podjarane. Mamy tutaj elegancki podpis od Ronaldo, Luisa Nazario de Lima. Mówiliśmy to w futraszku. Chcieliśmy od prawdziwego Ronaldo, ale mamy od grubego. Nie, ale tak naprawdę dla nas prawdziwy Ronaldo to jest ten Ronaldo. Una legenda. To jest prawdziwy Ronaldo dla nas. Ale zawsze masz mnie, ja za chętnie z tobą zbiję piąteczkę. In your dreams chyba. I tak, jest fajny Ronaldo i w ogóle jest bardzo inteligentnym rozmówcą. Zaskoczył mnie pozytywnie. Zaskoczony, bo gdybyś tutaj usiadł, to naprawdę dobry do niego się go skręcił. Niestety Ronaldo w naszym futraku nie usiadł, ale szukaliśmy kogoś, kto tak jak Ronaldo grał na przykład w jednym zespole z Romario i znaleźliśmy takiego Polaka. Najbardziej brazylijski polski piłkarz, dzisiaj menadżer piłkarski Mariusz Piekarski. Spotkaliśmy się z Ronaldo, Luisem Nazario de Lima wczoraj. Widziałem, ale też wiem, że graliście przeciwko sobie chyba. Chyba w meczu reprezentacji właśnie, po którym zostałem jakby w Brazylii. Mhm. U 23 taki twór taki chwilowy, można powiedzieć, taki na tą wycieczkę do Ameryki Południowej, gdzie wcześniej graliśmy. Czyli najpierw się pojawił koncept wycieczki, a później trzeba było zorganizować mecz. Dokładnie. Więc tam jeszcze graliśmy tak z Argentyną pierwszy mecz i później następny mecz właśnie w Brazylii. I grały to wszystkie gwiazdy. Chyba a pamiętasz Ronaldo. Z boiska w ogóle? Nie, bo grał jakby na mnie blisko bardziej Rivaldo. Rivaldo mi się rzucił oczy, bo jeszcze nie była to w ogóle znana postać w ogóle w europejskiej piłce. Nie? On dopiero przechodził, nie? Do Deportivo La Coruña. Mhm. Więc jakby zwrócił na mnie uwagę właśnie, że taki wysoki, długie takie krzywe nogi, ale naprawdę tą piłkę, to z tą piłką wiele rzeczy potrafił zrobić. Tylko on tylko jedną nogą, on tylko lewa. Lewa. A jak to się stało, że polski piłkarz w ogóle mógł być chwalony w Brazylii za technikę? Się wydaje, że ja zawsze byłem jakby odpowiedzialny za piłkę. Szybko z nią może nie biegałem, bo za szybki nie byłem. Nie? Ale szybko myślałeś. Ale szybko myślałem i jakby faktycznie nie oddawałem ją tak jakby bez sensu. Wolałem zagrać dokładnie. A kto z tych czasów właśnie spędzonych w Brazylii robił na tobie takie wrażenie, że patrzyłeś na niego na boisku i mówiłeś, kurczę, ale to jest piłkarz? Żalminia.
Gianminio. Gianminio. W tamtych czasach on tam, mówię, też taka pozycja podobna, lewa noga, nie? Ale taka lekkość, mówię, ta fajna taka szybkość, no naprawdę robiło to wrażenie. Ale przecież przede wszystkim grałeś z jedną z najwybitniejszych postaci w historii brazylijskiej piłki, no bo Romario to jest postać ikoniczna. Tak. Wiadomo, że była wielka gwiazda też. No. Nigdy nie przypuszczałem w ogóle, że siądę koło niego w szatni i mogę będę grał z nim razem w piłkę. Nie? To chyba dosłownie obok w szatni. Dokładnie, dosłownie obok. Tak jak Ronaldo, najlepszy na boisku i najlepszy na parkiecie, czy...? Tak, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. Dużo nie tańczył, ale był konkretny. Nie? On był takim luzakiem, który lubił sobie jeszcze posłuchać swojego ulubionego utworu, zanim wszedł na trening, tak? To też taka historia. Właśnie była taka historia właśnie, bo właśnie przy okazji właśnie pierwszego naszego jakby treningu, spotkania, że przyjechał sobie spóźniony chyba z 15 minut. Trener czekał na niego, bo trochę bał się jakby zacząć trening bez Romario. Myślałem, że po zakończeniu utworu, który przesłuchał, wyjdzie z samochodu, okay, uśmiechnie się, że wszystkim przywita, a on jeszcze raz sobie przewinął ten utwór i jeszcze raz sobie słuchał. Więc wszyscy jakby czekaliśmy razem z trenerem, nie? Ty opowiadałeś chyba nawet o tym kiedyś, że ten mental ci wyjątkowo dobrze spasował, że ty się trochę urodziłeś Brazylijczykiem. Tak, ja zawsze mówiłem, że jestem ze wschodu, taki południowiec ze wschodu. Nie? Zawsze ten mental jednak był, ten taki luz i faktycznie no, chyba najlepsze moje lata jakby kariery piłkarskiej właśnie były w Brazylii. No wiadomo, nikt tego nie widział, więc trudno jakby faktycznie udowadniać, tak? Bo wówczas nie było też internetu i tak dalej. A poczułeś magię tego brazylijskiego futbolu w tym sensie, że jest mnóstwo kibiców, w związku z tym piłkarze są chyba największymi celebrytami w Brazylii do dziś. I ty też w pewnym momencie pewnie musiałeś odczuć te skalę popularności. Nie, no na pewno. Dla mnie to był w ogóle totalnie inny świat. Zauważ, że ja naprawdę wiązałem koniec z końcem jako piłkarz ekstraklasowy. Tak? Więc jak pojechałem w jedną stronę moim samochodem Polones z silnikiem rowera, tak był taki, to pojechałem w jedną stronę, to na drugą stronę, żeby wrócić do Lubina, to de facto brałem od mamy pieniądze na paliwo, nie? I słoiki, tak? Konserwy i tak dalej. Pierwszy przedstawiciel słoików. Dokładnie, więc powiem ci, że naprawdę brakowało mi na jedzenie, nie? Jako piłkarzowi ekstraklasowemu brakowało mi na jedzenie, nie? Więc nie było fajnie. Czasami było tak, że faktycznie głupio mi było, bo zawsze byłem taki, że nie lubiłem prosić, to spędziłem sobie na przykład cały dzień bez żadnego jedzenia, nie? Na drugi dzień dopiero jak chłopaki powracali, no to dopiero na drugi dzień gdzieś tam była jakaś pożyczka i szybkie zakupy, żeby się najeść, nie? Więc naprawdę nie było tak kolorowo zawsze, nie? I później nagle później do Brazylii, gdzie dostałem kontrakt, naprawdę no wielkie pieniądze. Wielkie. Ile wtedy zarabiałeś? No 200 tysięcy dolarów. No. Jak zarabiałem 3000 dolarów chyba rocznie w Zagłębiu Lubin, to tam zarabiałem raz 200 tysięcy dolarów. Nie? Więc i jakąś część od razu prezydent wypłacił mi z góry, więc można było szaleć. Nie? Ale miałeś taki moment właśnie, że oszalałeś? No troszeczkę szalałem. Myślałem, że chłopaki z drużyny myśleli, że pochodzę z jakiejś bardzo bogatej rodziny, bo bardzo dużo wydawałem. Nie? Ale także lubiłeś też się z tym obnosić, że jakieś złoto nie, tutaj? Nie, nie. Znaczy tam jakieś bransoleteczka zawsze była. Tak, ty gadżet lubisz, tamte czasy, na poziomie, tak. Tamte czasy takie tam były, tak, jakiś taki łańcuszek i tak dalej. Natomiast no, niechcący mi nie wypadał, raczej był w środku i tak dalej. Natomiast faktem, że lubiłem pokorzystać. Ale faktycznie był moment, że nie miałeś grosza przy duszy po zakończeniu kariery? Wiadomo, tam trochę złych inwestycji miałem. Tak. Real bardzo dostał jakby po kursie, więc jakby naprawdę był wtedy prawie 1:1, nie? Real z dolarem. Później był kryzys w Brazylii i tak dalej, to faktycznie no, dostaliśmy wszyscy jakby troszeczkę po tyłku, nie? Straciłem dużo, ale nawet od tego, nie? Szybko skończyłem karierę, też myślałem, że jeszcze pogram i tak dalej, tych funduszy się nazbiera. Natomiast z dnia na dzień taka kontuzja jakby paskudna. Późniejszy powrót, czy chęć powrotu i tak dalej do piłki, ale no ponownie po operacji, jakby to wszystko, co zrobiłem, to się samo jakby rozpadło. W momencie, kiedy faktycznie zakończyłem karierę, na koncie było, bida była, taka tak zwana Biedronka. No ale tak jakby faktycznie nie załamałem się tak dalej, właśnie wówczas poznałem moją żonę Agnieszkę, nie? Więc jakby zakomunikowała mi też, właśnie, że będę się brał za menadżerkę. Nikt, jakby wiadomo, jak masz 20 lat, nie chce ci zaufać, tak? Nie, bo jesteś młody jeszcze i tak dalej, zawsze menadżer kojarzy się, że troszeczkę brzuszka, trochę siwizny łysiejący i tak dalej, to wtedy ci zaczynają ufać, że masz trochę doświadczenia i tak dalej. Nie było łatwo na początku, ale myślę, że gdzieś tam jakby sobie dawałem radę też, nie wiem, przy pomocy kolegów gdzieś tam, których miałem, których jakby faktycznie zdobyłem może, bo właśnie może poprzez te swoje zachowanie takie. Zawsze gdzieś tam byłem uczciwy też do ludzi, mówiłem jak jest. Zakasałem rękawy i tak dalej, pojechałem i do Brazylii raz, drugi raz. Siedziałem tam po 5 tygodni nawet samemu w hotelu, nie? Jeździłem na mecze. Udało mi się przeprowadzić te transfery Rogera Sona, które jakby faktycznie wywindowały moją osobę też, ale i
i jakby zdobyłem fundusze na dalsze działanie. Później to już, jak mówię, no, dużo pracy, ale już poszło. Brzmi to bardzo łatwo, ale to pewnie takie łatwe... Było trudno, no, były załamania, nie? Jak siedziałem sobie, wiesz, pamiętam, że siedziałem sobie właśnie też od Jacka Zieńskiego, wynajmowałem mieszkanie na Tarchominie i płaciłem za nie rok, nie? 1000 zł miesięcznie, bo nie było mnie stać, nie? A ty zmieniłeś profil swojej działalności, bo na początku właśnie sięgałeś po tych piłkarzy z Brazylii, jak Roger Edson, Elton później też Brandao, ale później jednak odpuściłeś i skupiłeś się na polskim. Tak, zawodzie. No bo wiadomo, zawsze tam był pośrednik, jakiś on miał agenta i tak dalej, zawsze trzeba było jednak faktycznie tą prowizję podzielić, tak dalej, tą pracę, jakby ty miałeś dużo kosztów, jeździłeś, a ten rynek się rozczłonkował. Później, tak, później też, Brazylijczycy zaczęli bardzo dużo zarabiać, tak. Też, nie? Na polskiego rynku nie było stać na dobrego Brazylijczyka, więc w pewnym momencie jakby faktycznie poszedłem w stronę Polaków i jakby w dobrym okresie to jakby ta zmiana nastąpiła. No właśnie Rasmus Ankersen, który działa we FC Midtjylland Danii, mówił, że pojechał do Brazylii i chyba przez pół roku uczył się tamtego rynku. Mówi, że tam niektórzy piłkarze mają po 4 agentów. Tak, za miłości. Tak, ja wiem, no bo mają sobą, są tam fundusze, które zainwestują. No, piłkarzom kupują domy, samochody i tak dalej. Zresztą ty też przez fikcyjny klub w zasadzie musiałeś przechodzić. Tak, ja byłem zawodnikiem rentista z Montevideo, czyli renciści Montevideo. Nie? W którym nigdy nie byłeś. Dokładnie, nigdy nie byłem, podpisywałem kontrakt z nimi w ogóle w tym, w fabryce traktorów i tak dalej, za $20 miesięcznie niby, nie? Dokładnie, no, ale od razu zostałem z tego klubu pożyczony do Atlético Paranaense. A mnie też zawsze ciekawiło, czy będąc w Brazylii spotkałeś takich piłkarzy, którzy mega profesjonalnie się prowadzili, bo jednak Brazylijczycy uchodzą za takich, którzy, wiesz, lubią się pobawić, później tam żoga bonita na boisku, ale jednak są lekko duchami. Czy właśnie miałeś takie przypadki gości, którzy byli mega profesjonalni? Dużo było profesjonalnych piłkarzy, naprawdę, nie? Paulo Ring, który później grał w realizacji Niemiec też, bo miał korzenie. O Savio nie wspominam, nie? Savio to był w ogóle profesjonalistą, spał, dobrze się odżywiał, w ogóle był w ogóle grzeszny, nie przypominam piłkarza, dlatego też nawet niezłą karierę zrobił. A Juan na przykład, z którym grałeś? Juan też był bardzo spokojny, tak. Bo on potem zrobił taką dużą europejską karierę. Spokojny, tak. Junior Baiano nie zrobił tej kariery, ale na przykład Julio Cesar, bramkarz już, no to ten, to też zrobił bardzo dużą karierę, no, trzeba przyznać, nie? A ty już szedłeś wtedy do Bastii i chodziła taka po środowisku słynna anegdota, to prawda czy nie? I nie wiem, czy możesz powiedzieć, o którą chodzi. Nie wiem, ale cię... Że Mariusz Piekarski leży sobie nad basenem i dowiaduje się, że Bastia go kupiła i wtedy mówi... Ale się... Pierdolili. Nie, to taki był żart oczywiście. Tak właśnie żart jakby... No i podchodzą do tego też krytycznie, jakby też i do swojej formy. Do swojej formy, dokładnie, bo wtedy no, 3 miesiące też nie trenowałem, więc faktycznie potrzebowałem czasu, żeby dojść do formy, bo i wiadomo, i zwisik się pojawił i tak dalej. Też słyszałem takie historie, że jak latałeś do Polski samolotem, to telefon satelitarny, który wtedy nie był tanią rozrywką w samolocie, to non stop w użyciu był, tak? Chciałem zobaczyć, jak to działa, nie? Chciałem zobaczyć, działa, jakie koszty i tak dalej, tak. Było tego, karta szła tam przez tą słuchawkę, no i sobie rozmawiałem z Polską, nie? Tego frajda mi się wydaje, że to dla mało lata, no, jak pamiętam, że miałem 20 parę lat, to jak człowiek, jak mało lat, trochę cieszył się tym wszystkim właśnie, tym, że nie wiem, zarabiasz większe pieniądze i ogólnie tak sprawiało ci to życie sprawiało dużo radości, nie? Właśnie uśmiechu. Nie patrzę nigdy na pieniądze tak przez pryzmat tego, żeby kisić. Na tamte czasy, w których ty żyłeś i byłeś piłkarzem, to teraz mam wrażenie, że wszyscy są grzeczni albo udają, że są grzeczni, bo też się zrobiło w Polsce coś takiego, że trzeba cały czas mówić, jakim się nie jest profesjonalnym, poukładanym. Piłka nożna to też środek do fajnego życia. Lubią to robić, jakby kochają to robić, ale to też jest ich zawód. Natomiast nie możecie, nie wiem, wyrzec się życia, tak? Wyrzec się życia tak dalej, że nie wiem, że po meczu nawet zremisowanym, nie wiem, czy przegranym, to nie możesz nie wyjść gdzieś do restauracji i napić się paru piw. To wariactwo jest. Ale we Francji też samo przegrywaliśmy z Bastią, w Brazylii też przegrywaliśmy i wychodziliśmy. Ja przyjeżdżając z Polski właśnie, taki byłem zmartwiony, pamiętam z Krzyszkiem Nowakiem, pierwszy nasz mecz, debiut na Marakanie, przegraliśmy z Flamengo 1-0, BB to strzelił bramkę. Ja byłem zły, bo fajnie nam się naprawdę grało, powinniśmy co najmniej zremisować ten mecz i taki smutno, i ci Brazylijczycy mówią, no co się dzieje, no już mecz się skończył, następny tydzień jest następny. I faktycznie, no i ruszyliśmy, nie? I faktycznie jakby pracujesz też swoim ciałem, ale masz prawo do życia, masz tak, prawo do życia. Taka kultura jednak, że ludzie ci zaglądają do koszyka, co kupujesz w sklepie, tak, wiesz, może jesteś piłkarzem, kupiłeś piwo, to jest... Tak, bo to jest piękne to, o czym ty powiedziałeś, ja bym sobie życzył, żeby tak było, ale u nas nawet jak już piłkarz się przekona, no dobra, okej, wychodzę, to mam wrażenie, że siedzi jak na szpilkach i tylko tak patrzy, prawo, lewo. I dlatego polscy piłkarze kosztują parę milionów, a nie kilkanaście, bo mają mental słaby. Mental, dlatego kupuję Serba i innych wariatów Brazylijczyków, bo oni mają mental mocny. Dlatego oni kosztują po kilkadziesiąt milionów euro, a my kosztujemy kilka. Oni nie patrzą na to, oni mają prawo, oni wiedzą, że mają prawo do życia. I jakby społeczeństwo oraz to, że trenerzy, ludzie pracują z klubami, jakby budują w nich to.
budują w nich to przez lata. U nas jest ciągle jakby duszenie w dół. I to jest ciągle dzisiaj pokora, skromność, pokora, skromność. Nie możesz być sportowcem, nie możesz się czuć mocny. Musisz ciągle być. Ja rozumiem, że w pewnych sytuacjach trzeba zachować pokorę, być skromnym i tak dalej, bo nie wypada. Może oni by chcieli się pocieszyć po meczu i tak dalej, nawet po przegranym wysiąść i tak dalej, zresetować tą głowę i jakby naładować się przez ten wieczór tak pozytywnie, że od poniedziałku, dobra, zasuwamy, musimy wygrać następny mecz. Tylko my się ciągle właśnie później katujemy. Katujemy tą porażką. Wiadomo, że w dzisiejszym świecie, gdzie bardzo dużą rolę odgrywa przygotowanie fizyczne, nikt nie pójdzie ci dwa dni przed meczem na balety. Bo to się odbywa jak od razu, kiedyś to bywało, tak? Przygodowo, nie wiem. Bo kiedyś tam to bywało faktycznie, że byliśmy nieświadomi, byliśmy po prostu jakby społeczeństwem głupim. Dzisiaj jesteśmy jakby bardziej świadomi, inteligentniejsi, nie? Więc wiemy jak faktycznie mamy do pewnych rzeczy podchodzić. José Mourinho powiedział, że jemu wszyscy fizjolodzy mówią, najlepiej dzień po meczu rano trenować. Ale mój psycholog, którego mam w środku, mówi mi wręcz odwrotnie. Wy idźcie sobie po meczu na miasto, a na drugi dzień macie wolny, bo tego potrzebujecie. Tego potrzebuje głowa, a nie ciało. Nie? Dokładnie. No, to musisz się zresetować, nie możesz ciągle myśleć. Po meczu jesteś tak... Siedzą w te emocje w tobie. Dokładnie, ale jesteś zmobilizowany, że nie zaśniesz. No, Maciek Morawski wiedział, że po każdym meczu nie może zasnąć. Nie? Skończyliśmy mecz Legii i tak dalej. I on już mówi, że bardzo się męczy, żeby zasnąć. Nie? Chodzi gdzieś o 6 rano spać. To po meczu wziął pigułkę chyba, Xanax, żeby zasnąć. Nie? Dojechał do domu, już ledwo. Nagle żona gdzieś chyba poszła, nie wiem, do kuchni, a on leży. Ona myślała, że on coś mu się stało, że on zemdlał, nie wiem. No dokładnie, nie? Chyba po karetkę dzwoniła i tak dalej, nie? A gościu wziął sobie Xanax i po prostu już zasnął, nie? Odleciał. No, właśnie dlatego chodzi o to, że jest tak dużo emocji, jest tak dużo adrenaliny, że piłkarz nie zaśnie. Nie zaśnie do 5, nawet jak on sobie budzi, właśnie zamuli się tym piwkiem, tym gadaniem i tak dalej, tak dalej. To i tak o tej samej godzinie pójdzie, a zresetuje trochę łeb. Tak, to naprawdę się stanie. Lepiej wypij dwa piwa i idź spać, niż myśl 3 godziny o wypiciu 2 piw i nie śpi, tak? Wypiję nawet 5-6 piw, to też mu się nie stanie. No wow, właśnie wreszcie jakiś konkret i to mi się powiem, nie, no bo to już, bo my tak jakby... Potem mówimy, 2 piwka, tak. Nie, 1,5, tak jak złapią kogoś, nie wiem, na jeździe po pijaku. No wypiję tylko 2 piwa, 3,2 promila, nie? Tak, 3 piwka, nie? I jedną lampkę widać. Jak mawia nasz dobry kolega Dawid Sud, 2 piwa albo 8. Tak. Jedno piwo maksymalnie 7. A, jedno piwo maksymalnie 7. Wiadomo, jesteś, wiesz, ty musisz się nawodzić i tak dalej, rozmawiasz dużo, no, czas leci, to wiadomo, że... Trzeba przepić. No, dokładnie. No, jak posiedzisz 3-4 godziny, to wiadomo, że jedno piwo na pół godziny pójdzie, to jest, wiesz, najdłużej. Mówiliśmy, że świetnie znasz rynek brazylijski, ale dobrze poznajesz też rynek rosyjski. Nie, myślę, że Rosjanie mają taką troszeczkę duszę bardziej brazylijską. Uśmiechnięci, nie napięci. Nie powodują niepotrzebnego w ogóle napięcia, jakiejś presji. Raczej bardzo tak spokojnie podchodzą do życia i cieszą się tak samo życiem. Nie? Że też właśnie zawsze mówiłem piłkarzom, nawet niektórych, jak tam jakby wysyłam, że po meczu masz 2 dni wolnego. Mogą sobie do Polski przyjechać, sprawy załatwić i tak dalej. Masz czas na reset, na zatkanie swoich spraw, na jakieś takie, nie wiem, sprawy życiowe. A w Groznym, kiedyś Tierek, teraz Achmat, tam ten mental jest trochę inny. Właśnie czujesz, że to już Kaukaz i tam bardziej taka krewka natura? No jest taka, no troszeczkę faktycznie. To przyznaję, że oni już ten sam wyraz twarzy mają taki, że człowiek bardzo ma duży szacunek. Oni mają wojnę w oczach. Tak, tak. Oni mają tak naprawdę, oni mają ten ogień taki w oczach, nie? To już jest taki naród bardzo, bardzo silny, nie? Ale idą, są ze sobą też, to widać, nie? Ale ja zawsze dobre skojarzenie. Jak Maciek Rybus przychodził do Lyonu, to jak przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, to jego stolik wstał, zaczął bić brawo i Maciek mówi, wreszcie wyszedłeś z więzienia. Ale tak źle chyba nie było. Nie. Myślę, że Maciek był tylko ostatni rok w Groznym. Nie? Oni jakby mieszkali wcześniej w Kisłowcu. Dokładnie. W reklamówkach dostawał czasami premie meczowe, prawda? I Mercedesa dostawał też. Tak, Mercedesa dostał też. Byłem na tym meczu właśnie w Moskwie, bo to przeciwko Dynamo Moskwa, czyli 2 bramki i akurat miał w tym dniu też urodziny. I przyszedł właśnie tam prezes wówczas Tereka Grozny i powiedział, żeby tylko sobie wybrał kolor, nie? To jakieś pytania jeszcze? Nie, ode mnie chyba już wszystko. Ja wiesz, tylko zawsze sobie marzę, jak widzę, jak Mariusz zawsze wrzuca zdjęcie z tego private jeta, który za chwilę odlatuje, żeby podpisać kontrakt w Salonikach, czy w Krasnodarze, czy właśnie w Moskwie, że kurczę, kiedyś bardzo byśmy chcieli się dostać na pokład takiego samolotu i nakręcić taki materiał, jak to wszystko wygląda. Właśnie, kiedyś będzie jakiś transfer i będziesz mógł food trucka wziąć, to my bardzo chętnie kulisy pokażemy. Bo to jest... Traka tam nie załadujemy, ale ludzie ale te kamerki i tak dalej załadujemy. Tak, o, czyli jesteś... Taką podróż udokumentować. Czyli jesteśmy mówieni. Nasze małe marzenie. Tak, to kiedyś... Czyli szykujcie się zimą, na zimę. Dyskutowaliśmy o tym, zacieramy rączki, wchodzimy w ten biznes. I elegancko siedzi.